Redakcja Harris Scora przyjechała do Braniewa, gdzie odbywają się właśnie Mistrzostwa Polski Pro Evolution Soccer 2009. Jesteście ciekawi, jak ta impreza wyglądała? W takim razie zapraszam na relację. Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Pro Evolution Soccer 2009 odbyły się na Warmii w dniach od 26 do 27 września, a zorganizowane zostały przy współpracy Sebastiana Uchryna i firmy CD Projekt. Braniewo jest najstarszym miastem warmińskim położonym nad rzeką Pasłęką. Na dwa dni to 18-tysięczne miasto zamieniło się w polską stolicę PES 2009. Dlaczego akurat Braniewo? Dlatego, że pochodzę z Braniewa i tutaj jestem miłośnikiem tego miasta. No i w pewien sposób promocja tego miasta również. Pomysł pojawił się w tym momencie po kontakcie ze sceną PS-a, bo co roku sztandarowym miastem, które gościło turniej, to była Warszawa. No w tym roku postanowiłem spróbować skontaktować się z CD Projektem i zrobić tą imprezę trochę w innym stylu, w innym miejscu, trochę żeby zjednoczyć tą scenę, żeby było milsza atmosfera. Udział w turnieju można było zarejestrować się poprzez stronę, która była specjalnie przygotowana na ten turniej. Rejestracja była online. Generalnie uważam, że cała impreza została przeprowadzona bardzo profesjonalnie. Widać, że Sebastian Uchryn, który tutaj nam pomagał przy organizacji tej imprezy, ma doświadczenie organizowania takiej imprezy i naprawdę dał z siebie wszystko. Na turniej zapisało się 258 graczy, głównie ze wschodniej i północnej Polski. Skąd przyjechałeś? Z Elbląga. A jak ci idzie na turnieju? Powiedzmy, że średnio. No ja jestem z okolic Łodzi, kolega. Okolice Warszawy, Skierniewice i Słupsk. A jak wam idzie na turnieju? No mi bardzo dobrze, wszystko do przodu jak na razie i czekam na jutro. Skąd jesteś? Z Braniewa. A jak ci idzie na turnieju? No słabo dość, ale czemu nie? Chciałem spróbować, no to spróbowałem. W pierwszym dniu turnieju rozegrana została faza grupowa. Wśród wybieranych drużyn dominowały Hiszpania, Holandia, Argentyna i Brazylia. W przerwach między meczami zawodnicy mogli nieco odpocząć na świeżym powietrzu, zjeść coś w hotelowej restauracji lub podpatrywać grę swoich rywali. Po całym dniu zmagań przed ekranami telewizorów przyszedł czas na imprezę, której nie było. Organizatorzy obiecywali m.in. imprezę do rana, ale cóż, jak widać, frekwencja nie powala. Jak się okazało, uczestnicy turnieju woleli w inny sposób spożytkować swój czas i udali się na pobliski stadion Zatoki Braniewo. Przy sztucznym oświetleniu rozegrany został turniej prawdziwej piłki nożnej. Ostatni gracze zeszli z boiska grubo po pierwszej w nocy. Zmęczona pierwszą dobą ekipa Highscora nie poradziłaby sobie bez olbrzymiej pomocy ze strony uroczych hostes Martyny, Ani oraz Sandry. Po krótkim śnie przyszedł czas na rozgrywki pucharowe, które niestety nieco przerosły oczekiwania organizatorów. Skutkiem tego było prawie 5-godzinne opóźnienie. Około godziny 23 w sali kinowej Braniewskiego Centrum Kultury najlepsza czwórka graczy rozpoczęła walkę o cenne nagrody. W meczu o trzecie miejsce zmierzyli się Szymon Kozłowski i Matias Winkler, obaj grający drużyną Brazylii. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Matiasa 1-0. W finałowym meczu Łukasz Kremzer rozgromił 4-0 Macieja Posackiego. Co ciekawe, obaj walczyli drużynami Argentyny. Czołowa ósemka turnieju nagrodzona została niezwykle wartościowymi nagrodami. Organizatorzy przygotowali dla nich Xboxy 360, zestawy gier, puchary, a dla zwycięzcy także dwutygodniowy pobyt w Krynicy Morskiej oraz nagrodę pieniężną – 1000 polskich złotych. Jeszcze raz gratulacje, niezwykły mecz. Powiedz nam, skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Wodzisława Śląskiego, miejscowość na Śląsku, 670 km stąd, daleko. To jest twój pierwszy turniej? Nie, to nie jest mój pierwszy turniej. Kiedyś jeździłem bardzo często na turnieje. Ostatnio trochę mniej, wiadomo, praca, inne rzeczy. Ale staram się przynajmniej dwa razy, raz do roku być na jakimś turnieju. Jak długo grasz w PES-a? No, w PES-a gram już 5 lat będzie od wersji PES 4, tak się to kiedyś nazywało. Jak długo trenowałeś przed mistrzostwami? No, przed tymi mistrzostwami nie trenowałem dosyć długo. Trenowałem z kolegą. Spotykaliśmy się raz, może dwa razy w tygodniu, 2-3 godzinki pograliśmy i tylko tyle.
Nagroda przygotowana została również dla najmłodszego uczestnika turnieju, którym okazał się Mateusz Chrzanowski. I to już koniec naszej relacji. Wsiadamy do naszego czerwonego diabła i lecimy do Szczecina. Cześć! Skąd przyjechałeś? Z daleka. Jak ci się podobało na turnieju? Było zajebiście. Zmęczony jesteś? Zajebiście, że przyjście. Zmiłowa. I co pan tu robi? Przyjechałem na turniej. Ale na turniej? Awansowałem z grupy, ale przynajmniej tak się napiłem, że nie wstałem dzisiaj. I żałuje pan? Nie. Dlaczego nie? Nagrody takie fajne. Nie, bo nie widziałem telewizora w ogóle. Nie mogę, nie mówię. A, to takie buty. Tak, nie, bo pani mi tak zaskoczyła, bo chciałem tak prosto z mostu powiedzieć, a tak na siłę nie mogę się wysłowić, naprawdę. Aha, rozumiem. No, ja chcę сказать, что мне очень понравился сам турнир, вот, который проводится здесь, в Бронёво.